Cześć Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodoba się Tobie ten darmowy audiobóg, ofiaruj, proszę, swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, przyjaciół, znajomych lub dobroczyńców z Panem Bogiem. Jestem święty Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić. Fragmenty książki. Jestem święty Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić w strachocinie. Słowa te usłyszał ksiądz Józef Niżnik. W nocy z 16 na 17 maja 1987 roku, gdy w końcu zdobył się na odwagę i zapytał, kim jest i czego chce, tajemnicza, smukła postać z ciemną brodą w czarnej sutannie, zjawiająca się mu na strachocińskiej plebanii od czterech lat, zawsze o tej samej porze, drugiej dziesięć w nocy. Po raz pierwszy ksiądz Niżnik spotkał się z nieznanym przybyszem w nocy z 10 na 11 września 1983 roku. Trzy dni wcześniej na polecenie ordynariusza przemyskiego, księdza biskupa Ignacego Tokarczuka, przybył do Strachociny, aby zastąpić chorego proboszcza parafii, księdza Ryszarda Muchę. Księdza Józefa? Obudziło szarpnięcie za rękę. A gdy zapalił światło, zobaczył w szybie okiennej odbicie szczupłego mężczyzny z brodą. Myśląc, że to napad, zerwał się z łóżka, ale postać zniknęła. Rano, prawdziwie wstrząśnięty kapłan dowiedział się od siostry zakrystianki, że na plebanii straszyło jeszcze przed wojną. zjawa odwiedzała potem Kolejnych proboszczów siadała na łóżku, ściągała kołdrę, głośno stąpała, zrzucała lampki, brewiarze, często ukazywało się właśnie księdzowi Ryszardowi Musze, który był proboszczem od 1970 roku. Choć nigdy nie zrobiła mu żadnej krzywdy, niezrozumienie i brak wsparcia u innych oraz niemożność odkrycia prawdy o dziwnych wydarzeniach, przyczyniły się do choroby kapłana. Ksiądz Niżnik kilka następnych nocy spędził poza plebanią, ale po rozmowie z chorym proboszczem, zamiast rozpocząć studia w Lublinie, jak miał zaplanowane, postanowił zostać w strachocinie i wyjaśnić tajemnicze objawienia. Duch pojawiał się nieregularnie i nieprzewidywalnie. Czasem dwa razy w tygodniu, a czasem raz na kilka miesięcy, ale zawsze o tej samej porze pukał do drzwi sypialni. Początkowo ksiądz Józef wiązał zjawę z duszą kapłana, który potrzebował pomocy, dlatego wiele się modlił w jego intencji. Po pewnym czasie uświadomił sobie, iż ten, kto puka, chce wejść, a on ma otworzyć mu drzwi. Zaczął więc prosić w modlitwach o rozeznanie, kto przychodzi i czego chce. Wciąż jednak, jak sam przyznaje, strach ogarniający go podczas pojawienia się postaci nie pozwalał mu na nawiązanie kontaktu. Ale duch nie dawał za wygraną. Przychodził aż do pamiętnego 16 maja 1987 roku. Kiedy wreszcie. Mógł powiedzieć, kim jest. Tego przenikającego głosu ksiądz Niżnik nigdy już nie zapomni, choć odtąd tajemniczej postaci więcej już nie zobaczył. Poznawszy imię świętego, pojechał do księdza biskupa Ignacego Tokarczuka, który kazał mu udać się do ojców jezuitów do Warszawy. Jego relacji wysłuchał ojciec Mirosław Paciuszkiewicz, ówczesny proboszcz sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. Upomnienie się o kult św. Andrzeja w Strachocinie zdaje się potwierdzać jego miejsce urodzenia: jezuita ksiądz Jan Poplatek, autor najlepiej Udokumentowanej biografii świętego Andrzeja Boboli wydanej w 1936 roku. Jeszcze przed jego kanonizacją wskazywał, że męczennik przyszedł na świat w ziemi sandomierskiej, ponieważ tam znajdowały się posiadłości Bobolów, a sam przyszły święty w zachowanym zakonnym dokumencie podpisał się jako Małopolanin. Starochocina zaś leżała wtedy w województwie ruskim Andrzej swoim podpisem podkreślił że jest Polakiem gdyby podał strachocinę mógłby być uważany za rusina a to nie byłoby prawdą Podobne wątpliwości dotyczą daty urodzenia świętego pewny jest rok 1591 co potwierdza katalog tzw. Tak trzyletni Towarzystwa Jezusowego z 1633 roku, w którym znajduje się zapis. Ksiądz Andrzej Bobola, Małopolanin, liczący lat 41. Ponieważ święty otrzymał na chrzcie świętym imię Andrzeja Apostoła, Najprawdopodobniej urodził się w Jego święto 30 listopada. Jezuici w Pińsku, a potem w Połocku, modląc się o beatyfikację Ojca Boboli, właśnie w tym dniu odprawiali uroczystą mszę świętą i odmawiali koronkę w tej intencji. Zwyczaj nadawania dzieciom imion świętych dnia, w którym przyszły na świat, był w tamtych czasach dość powszechny. Święty Andrzej Bobola w czasie pierwszego roku filozofii, 21 grudnia 1613 roku, w kaplicy świętego Kazimierza w katedrze wileńskiej, z rąk biskupa sufragana wileńskiego Abrahama wojny, Andrzej otrzymał tonsurę i mniejsze święcenia akolity, egzorcysty, lektora i ostariusza co dało mu stopień kleryka niższych święceń. Wszystkie egzaminy konieczne do zaliczenia kolejnych lat filozofii zdawał zadowalająco, podobnie jak i ten ostatni, z całego trzyletniego kursu, którego zaliczenie dawało mu prawa podjęcia dalszych studiów teologii. Andrzej złożył go w 1616 roku, ale mimo pozytywnego wyniku nie został dopuszczony do publicznej obrony. Tez filozoficznych, aby uzyskać stopień magistra. Ze szczęśliwie zachowanej w jezuickich archiwach opinii ojca Frisiusa, napisanej o Andrzeju Boboli, na zakończenie probacji wynika, że Bobola odbył wszystkie przepisane próby. Bardzo poważnie potraktował również miesięczne rekolekcje. W pracach służebnych w kuchni świecił dobrym przykładem. I wykazał duży stopień uległości. Pielgrzymkę żebraczą odbył z całą gotowością ku zbudowaniu ludzi i bez uszczerbku na zdrowiu. W nauczaniu prostaczków, dzieci i młodzież, przejawiał średni zapał, natomiast z wielką gorliwością i pożytkiem słuchaczy pracował jako misjonarz ludowy. W ciągu całego roku wykazał wiele energii i pasji w pracy nad wykorzenieniem wad i zdobywaniem cnót potrzebnych w życiu kapłana jezuity. Zaledwie rok duszpasterskiej pracy Andrzeja w Nieświeżu wystarczył, aby zyskał on uznanie współbraci zakonnych. Prepozyt warszawskiego domu profesów Andrzej Nakiel napisał do prowincjała litewskiego Mikołaja Ortiza. Konieczny jest nam kaznodzieja, który zarazem nadawałby się do obcowania z magnatami. Prosimy, abyście dali nam ojca Andrzeja Bobolę. Prowincjał postanowił jednak wysłać go do domu jezuitów przy pięknym, nowym barokowym kościele świętego Kazimierza w Wilnie przez kolejne sześć lat. Od 1624 do 1630 roku był tam kaznodzieją i spowiednikiem, wykładał pismo święte i dogmaty, oraz administrował kościołem. W dniu 2 czerwca 1630 roku, w czasie uroczystej mszy świętej w kościele św. Kazimierza w Wilnie, ojciec Andrzej złożył na ręce prowincjała uroczystą profesję czterech ślubów. Po mszy świętej w zakrystii złożył jeszcze śluby dodatkowe, zobowiązujące go do troski o zachowanie w zakonie ubóstwa w jego pierwotnej doskonałości, do wymawiania się od przyjęcia godności duchownych w zakonie i poza zakonem, w wypadku zaś, gdyby posłuszeństwo papieżowi zmusiło go do tego, przyrzegł pozostać w ścisłych związkach z zakonem i we wszystkim zasięgać radę generała względnie jego delegata. Potem Andrzej własnoręcznie spisał w trzech egzemplarzach tekst złożonych ślubów. Jeden z nich przechowują jezuici w archiwum domu nowicjatów starej wsi koło Brzozowa. W 1648 roku Podczas powstania Kozaków, Chmielnicki doszedł aż pod zamość. Dla wzniecenia powstania na Polesiu wysłał 20 tysięcy Kozaków pod dowództwem pułkownika czernichowskiego Martyna Nebaby. Ogień przez hultajskie od Chmielnickiego kupy zapuszczony tak się dalece zajął, że powiaty Starodób, Rzeżyca, Mozyr. Pińsk, Brześć i inne zamki, niemało na białej rusi od szczętu zniszczone zostały. W zdobytym pińsku kozacy i czerń zrabowali, co się dało, zrujnowali kościoły i wymordowali miejscowych Żydów. Na zaledwie rok wcześniej konsekrowanym kościele jezuitów spłonął dach i wnętrze świątyni. Miasto odbił regimentarz Adam Jelski wysłany z odsieczą przez hetmana polnego litewskiego księcia Janusza Radziwiła. Po zwycięskiej dla Rzeczypospolitej bitwie pod Beresteczkiem i po podpisaniu z kozakami ugody w Białej Cerkwi w 1651 roku sytuacja uspokoiła się na tyle, że jezuici wznowili Swoją misyjną działalność wśród okolicznej ludności. Wtedy także naprawiano zrujnowany kościół św. Stanisława. Latem 1652 roku do Pińska wrócił z Wilna Andrzej Bobola i na nowo objął obowiązki kaznodziei w kościele św. Stanisława oraz podjął się działalności misjonarskiej w okolicy. Miał już wtedy 60 lat jak wynika ze świadectwa jezuity Jana Łukaszewicza, który jako nastolatek znał go osobiście, był średniego wzrostu o zwartej, muskularnej i silnej budowie ciała, twarz miała okrągłą, pełną, policzki okraszone rumieńcem, przez jasną, przypruszoną siwizną fryzurę z lekka przeświecała łysina, powagi dodawała twarzy siwiejąca, Nisko strzyżona broda. Przyszło tu Andrzejowi zmierzyć się z niezwykle ciężkimi warunkami, w jakich już trzydzieści lat wcześniej pracowali na Polesiu misjonarze jezuitcy posłani tam przez biskupa łódzkiego Andrzeja Lipskiego. Jedną z największych może trudności była bezdrożność okolicy, zwłaszcza na południe od Pińska. Ludność skupiała się w wioskach wzniesionych na wydmach piaszczystych, otoczonych lasami i bagnami i pędziła w nich życie prawdziwie leśnych ludzi. Stan religijny był wprost opłakany. Katolicy, rozrzuceni wśród schizmatyków, przyjmowali ich formy religijne poza chrztem, nie dbali o inne sakramenty. W prawdach wiary zupełnie nieuświadomieni. Jedyną ich modlitwą były słowa hospody pomyłuj. Jedyną praktyką, jaką objawiali swój katolicyzm było powstrzymanie się od mięsa i to w sobotę. W naiwności swej hołdowali licznym przesądom i zabobonom. W niedzielę i święta zjeżdżali tłumnie do Pińska, gdzie w najlepsze odbywał się targ, sprzedaż i zakupy na znak dzwonem udawali się do kościoła lub cerkwi by otrzymać błogosławieństwo po czym po brzegi wypełniali karczmy i gospody skąd wracali na noc do domów pijani bez grosza zarobionego na targu pisał ojciec popłatek gdy w ich zagubionych polasach i trzęsawiskach wioskach Zjawiali się misjonarze jezuicy, patrzyli na nich niechętnie, a wręcz wrogo, ponieważ nigdy wcześniej nie widzieli katolickich księży i uważali ich za wędrownych kupców lub tureckich szpiegów. Jezuici szukali katolików, pytając o Litwinów, gdyż tak ich powszechnie zwano, jako potomków rzymskich katolików przybyłych z Litwy. Pracę misyjną Ojca Andrzeja na tych terenach podsumował w swojej encyklice papież Pius XII. A że we wschodnich, zwłaszcza częściach krajów, zagrażało wierze wielkie niebezpieczeństwo od odszczepieńców, którzy usiłowali na wszelki sposób oderwać wiernych od jedności kościoła i swoimi błędami ich zarazić, na rozkaz swoich przełożonych udał się Andrzej. W te właśnie strony i tam po miastach, miasteczkach i wioskach, już to przez kazania, już to przez prywatne rozmowy, a zwłaszcza przez urok swej świętości i przez płomienny zapał apostolski, zachwianą u wielu katolików wiarę od błędnych naleciałości oczyścił, na mocnych podstawach oparł i na powrót doprowadził do jedynej Chrystusowej owczarni a nie poprzestając na samym poddźwignięciu i umocnieniu słabnącej już upadłej wiary wszędzie, gdzie tylko mógł, rozbudzał żal za grzechy, łagodził niezgody i rozterki, wprowadzał na powrót dobre obyczaje. Tak, że miejsca, przez które wzorem boskiego mistrza, czyniąc dobrze przechodził, zaczynały jakby potchnieniem wiosny niebiańskiej wydawać śliczne kwiaty, i owoce cnoty. Dlatego też jak to przechowało się w pamięci, zarówno wierni, jak i schizmatycy, nadali mu charakterystyczną nazwę duszochwata, czyli łowcy dusz nieśmiertelnych. Prawdopodobnie na wieść o wyczynach kozackich w Janowie, ojciec Bobola zamierzał udać się w inne miejsce. Dlatego wsiadł na wóz razem z woźnicą Janem Domanowskim. Ale kozacy dopadli go po południu jeszcze w Peredyle, cztery kilometry od Janowa. Pojmanie to, jak domyślać się można, nie wywołało w nim trwogi, ale raczej niebiańską radość. Wiemy bowiem, że zawsze męczeństwa pragnął i nigdy nie tracił z pamięci tych słów boskiego Zbawiciela. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, ale bowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami pisał Pius XII w encyklice i dodawał że wzdryga się dusza na wspomnienie wszystkich tych mąk które bohater chrystusowy z niezłomnym męstwem i nieugiętą wiarą przecierpiał kozacy powierzywszy swoje konie Jakubowi czwiertiące próbowali najpierw nawracać andrzeja na wiarę prawosławną ponieważ ani namowy, ani groźby nie pomagały, zdarli z niego sutannę. Przywiązali go do płotu i obili hajkami. Uderzali go także po twarzy, wybijając zęby. Po obiciu kijami i dotkliwych policzkach, przywiązany sznurem do konia, ciągniony był przez jeźdźca na powrozie męczącą i krwawą drogą, Aż do Janowa pisał Pius XII. Popędzano go na hajkami i lancami, po których pozostały dwie głębokie rany na lewym ramieniu od strony łopatki, prócz tego jedno cięcie prawdopodobnie od szabli na lewym ramieniu. Skatowany, dowleczony do Janowa, został oddany w ręce starszyzny. To ten Polak. Ksiądz rzymskiej wiary, który od naszego wiary odciąga i na swoją polską nawraca, krzyczano. A Andrzej miał odpowiedzieć: Jestem katolickim kapłanem. W tej wierze się urodziłem i w niej też chcę umrzeć. Wiara moja jest prawdziwa i do zbawienia prowadzi. Wy powinniście żałować i pokutę czynić, bo bez tego w waszych błędach zbawienia nie dostąpicie. Przyjmując moją wiarę, poznacie prawdziwego Boga i wybawicie dusze swoje. Słowa te doprowadziły oprawców do wściekłości, a jeden z nich dobył szabli i ciął księdza w głowę, ten jednak zasłonił się odruchowo ręką, a ratując życie odniósł ciężkie rany w palce. Wtedy też schwytano unickiego proboszcza z Janowa Jana Zaleskiego i przywiązano go do płotu, by potem również pastwić się nad nim, ale jeden z wieśniaków uwolnił go niepostrzeżenie. A gawieć, żądna krwi, zebrała się, żeby przypatrywać się męczeniu duszochwata. Zaprowadzono go do stojącej na rynku janowskim szopy, należącej do Grzegorza, chłowiejczyka, służącej za rzeźnię i jadkę, jak opisuje ojciec Popłatek. Rzucono go na stół rzeźnicki i uwiwszy wieniec z młodych gałęzi dębowych, ściskano mu głowę. Następnie, wzywając go do porzucenia wiary katolickiej, Przypiekano mu ciało ogniem. Stałość Andrzeja doprowadzała ich do coraz większego okrucieństwa. Tymi rękami mszę odprawisz, my cię lepiej urządzimy. Mieli wołać do niego i wbijali mu drzazgi pod paznokcie. Tymi rękami przewracasz kartki ksiąg w kościele, my ci skórę odwrócimy ubierasz się w wornat, my cię lepiej ozdobimy, masz za małą tonsurę na głowie, my ci wytniemy większą, wołali podobno, w dalszym ciągu zdzierając nożami skórę z rąk, piersi i z głowy, odcinając wskazujący palec lewej ręki, końce obydwu pierwszych palców i wycinając skórę z dłoni. Łaska, jakiej Bóg udziela swym wybranym męczennikom, krzepiła Bobolę i dodawała Mu wprost nadludzkich sił fizycznych i moralnych, dzięki czemu poddając się woli Boga, wśród jęków wzywał świętych imion króla i królowej męczenników Jezusa i Maryi, a w odpowiedzi na szyderstwa i bluźnierstwa swych katów, wzywał ich do opamiętania. Ci prowadzili swe ohydne dzieło w dalszym ciągu. Wykuli mu prawe oko, przewrócili go na drugą stronę, zdzierali mu skórę z pleców i świeże rany posypywali plewami z orkiszu. Odcięli mu nos i wargi, przez otwór wycięty w karku, wydobyli język i odcięli u nasady. Wreszcie powiesili go u sufitu, za nogi, głową w dół i naśmiewali się z ciała, rzucającego się w konwulsjach i skurczach nerwowych. Patrzcie, jak lach tańczy. W końcu odcięto go ze sznura. Po dwóch godzinach katuszy jego życie zakończyły dwa cięcia szablą w szyję. Pius XII zauważył, że w tej męce dorównał męczennik polski najchlubniejszym zwycięzcom, jakich czci katolicki Kościół. Dokonawszy zbrodni, kozacy szybko uciekli z Janowa, bo rozeszły się już wieści o nadciąganiu od sieczy wojsk litewskich regimentarza Aleksandra Naruszewicza. Na rynku zabrali się wkrótce ludzie i niektórzy weszli, zaciekawieni, do szopy hołowiejczyka. Wśród nich był chirurg Janowski, Dominik Wolf Abrahamowicz, który zeznał później. Ciało boboli leżało na stole. Widziałem rany, okrywające je od szyi aż po biodra. Twarz była spuchnięta od uderzeń, tak, iż ani oczu, ani nosa, ani uszu rozpoznać. Nie było można. Inny świadek mówił podobnie. Widziałem je, jego krew bardzo obficie spływała z głowy rąki i nóg. Uratowany od niechybnej śmierci ksiądz ksiądzunicki Jan Zaleski nakazał zanieść zwłoki zamęczonego ojca na swoją plebanię, a potem przeniósł do kościoła parafialnego i przekrył całunem. Dwa dni później w piątek 18 maja. Przyjechali po ciało dwaj jezuici z Pińska. Przebranego w sutannę Andrzeja załadowali na wóz i przez Duboję, wieś i stację misyjną kolegium pińskiego zawieźli do Pińska. Po 45 latach od tamtych wydarzeń, w czasie wojny północnej w 1702 roku, po lesie, podobnie jak inne ziemie Rzeczypospolitej, Zagrożone było przemarszami wojsk szwedzkich, rosyjskich i saskich. Widmo pustoszącego najazdu Moskali niepokoiło szczególnie przełożonego kolegium pińskiego ojca Marcina Godebskiego, zatroskanego o los powierzonych jego opiece współbraci i wychowanków. Ojciec Godebski rozpoczął poszukiwania trumny ojca Boboli. Co jednak okazało się niezwykle trudne, bo po 45 latach nie pamiętano nawet daty śmierci Andrzeja, a wszystkie dokumenty znajdowały się już w archiwum prowincji, w domu profesów przy kościele św. Kazimierza w Wilnie. Z pomocą służby kościelnej przeglądano kolejne trumny w wilgotnych podziemiach. Gdy sprawa stała się głośna w całym Pińsku, jeden z mieszczan, Józef Antoni Szczerbicki, Przyniósł znalezioną na śmietniku 10 lat wcześniej kartę z księgi, w której zapisywano nazwiska pochowanych w podziemiach zakonników, z łacińską notatką o Boboli. Ojciec Andrzej Bobola, 16 maja 1657 roku, w Janowie, najokrutniej zamęczony przez niegodziwych kozaków, rozmaicie dręczony, następnie odarty ze skóry, pochowany przed wielkim ołtarzem. Po dokładnym oczyszczeniu ciało męczennika owinięto w nowe prześcieradło, okryto sutanną oraz czarnym ornatem za damaszku i przełożono do nowej trumny, którą umieszczono na podwyższeniu w środku krypty grobowej, naprzeciw okna pod ołtarzem głównym pińskiego kościoła. Zachowanie zwłok od zniszczenia uznano za cudowne, co przyczyniło się szybko do rozwijającego się i szerzącego kultu Andrzeja, nie tylko wśród wszystkich stanów społeczeństwa w Rzeczypospolitej, ale nawet w Austrii i Niemczech, a pierwszy drukowany życiorys Andrzeja Boboli został opublikowany nie w Polsce, lecz w Wursburgu. Poza tym Andrzej dotrzymał słowa i ochronił jezuickie kolegium przed Moskalami. Do grobu jezuity przybywały liczne pielgrzymki czcicieli, zarówno indywidualne jak i zbiorowe. Rozprowadzano też relikwie z szat oraz pierwsze obrazki z podobizną męczennika. Coraz liczniejsze były też łaski otrzymane za jego wstawiennictwem. Wierzono, że dzięki niemu epidemia dziesiątkująca od połowy 1709 roku Litwę. Ominęła pińszczyznę. W 1710 roku prowincja litewska pochowała 118 jezuitów. 94 z nich przypłaciło życiem posługę zarażonym. Szczególną interwencją Andrzeja wymodliła cierpliwa i uparta zarazem pełna ufności w jego pomoc księżna Katarzyna Wiśniowiecka, na której usilną prośbę 14 września 1710 roku Trumnę z ciałem męczennika umieszczono w bardziej odpowiednim miejscu, w przyległym do kościoła składzie na rzeczy kościelne. Księżna modliła się tam codziennie w intencji uwolnienia z niewoli rosyjskiej swojego męża Michała Serwacego Wiśniowieckiego. Istotnie księciu udało się uciec 13 grudnia 1710 roku z kozackiej twierdzy w Głuchowie nad Dnieprem gdzie był więziony i skąd nigdy nikt się nie wydostał. Ponieważ kult męczennika rozwijał się dalej, a lista łask i cudów wymodlonych przy jego grobie wciąż rosła, zaczęto starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Na polecenie generała Towarzystwa Jezusowego Polski, jezuita ojciec Jan Dawidowicz rozpoczął w Rzymie odpowiednie prace. Stolica Apostolska nakazała biskupom przeprowadzenie w Polsce procesów kanonicznych, które odbyły się między 1711 a 1731 rokiem w Janowie, Pińsku i Wilnie. Papież Benedykt XIV zamknął w Rzymie pierwszy etap procesu beatyfikacyjnego 9 lutego 1755 roku. A w uroczystym dekrecie ogłosił, że męczeństwo i przyczyna męczeństwa wielebnego sługi Bożego Andrzeja Boboli, kapłana i profesa Towarzystwa Jezusowego, jest udowodniona. W 1826 roku papież Leon XII wznowił też proces beatyfikacyjny Andrzeja. Badający ciało profesor medycyny teoretycznej na Uniwersytecie Rzymskim. Marco Cignelo Marcangeli stwierdził Nie lękam się powtórzyć oraz potwierdzić opinii wielu świadków, którzy widzieli i dotykali ciało oraz którzy są jednomyślni w stwierdzeniu jego nienaruszalności, co pisały wiarygodne osoby świadków i co dobrze znani profesorowie medycyny uznali za nic innego jak zjawisko cudowne. Proces prowadzony za pontyfikatów Piusa VIII i Grzegorza XVI zakończył Pius IX. Na żądanie Kongregacji Świętych Obrzędów Dominikanie Połoccy w 1851 roku wysłali do Rzymu oficjalny dokument potwierdzający, że ciało męczennika doznaje nieprzerwanego kultu i w dalszym ciągu znajduje się w doskonałym stanie. Za co zresztą władze carskie ukarały aresztowaniem i zesłaniem dwóch przełożonych dominikańskich. Wyniesienie Boboli na ołtarze rozwścieczyło cara Mikołaja II, który za karę odwołał z Rzymu nieumiejącego powstrzymać beatyfikacji posła Apolinarego Butieniewa oraz skazał na śmierć sześciu Polaków wcielonych do rosyjskiej armii. Nie zahamowało to wzmożonego kultu błogosławionego, upamiętnianego teraz licznymi obrazkami, medalikami, życiorysami oraz uroczystymi trzydniówkami urządzanymi ku jego czci po całym świecie w kościołach i kaplicach zakonu. W 1917 roku odbyło się uroczyste umieszczenie szczątków męczennika w kaplicy, na dębowym ołtarzu w nowej metalowej trumnie. Uczestniczył w nim arcybiskup Mochylewski Edward Rop, ponad trzydziestu kapłanów oraz wierni. Podczas oglądu ciała zmieniono szaty kapłańskie, stare przeznaczając na relikwie i wyjęto trzy żebra, z których jedno podarowano dla jezuickiego kościoła świętej barbary w Krakowie. Otrzymał je, biorący udział w uroczystościach jako kaznodzieja, jezuita ojciec Jan Rostworowski. On też opisał stan zachowania ciała. Skóra zachowana jest wszędzie. Owszem, znacie sfałdowanie na piersiach tam, gdzie oprawcy odrywali ją gwałtownie, by ją ułożyć na podobieństwo ornatu. Wszystkie członki tkwią w stawach, lecz z powodu zeschnięcia mózgów nie są już gipkie. Woni nie czułem żadnej, ani przykrej, ani przyjemnej. Ojciec Rostworowski przekazał otrzymaną relikwię do Krakowa, gdzie przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w uroczysty sposób umieszczono ją w jezuickim kościele świętej Barbary. Tymczasem relikwie błogosławionego Andrzeja w Połocku od czasu rewolucji październikowej były stale narażone na zbezczeszczenie. Już w 1919 roku próbowano zbadać zachowane ciało męczennika, jakoby na żądanie mas pracujących, ale zapobiegła temu stanowcza interwencja arcybiskupa Jana Cieplaka u samego Lenina. Po traktacie ryskim, według wspomnień księdza Jana Pawelskiego, miał nadejść do Warszawy telegram od proboszcza katolickiego z Moskwy z propozycją potajemnego zwrotu relikwii Andrzeja Boboli ale Piłsudski nie chciał się na to zgodzić, domagając się powrotu apostoła Polesia z honorami. Podobno Gabriel Narutowicz kazał nagłośnić tę sprawę i opisać w kurierze porannym. Natomiast wiele lat później papież Pius XI, czyli Achille Ratti, który w latach 1919-21 był w Polsce nuncjuszem apostolskim, Opowiadał biskupom polskim i ojcu Stanisławowi Stopuchowi, prowincjonałowi jezuitów, że Piłsudski zamierzał zaatakować Połock, aby odebrać trumnę z relikwiami boboli. W czerwcu 1922 roku po odkryciu, że relikwiarz prawosławnej świętej Eurofozyny w cerkwi w Płocku zawiera jedynie Stos spróchniałych kości, bolszewicy, Zażądali natychmiastowego zrewidowania sarkofagu błogosławionego Andrzeja Boboli, aby obywatelom katolickim udowodnić, że ich duchowieństwo jeszcze jest chytrzejsze niż prawosławne, silniej ich utrzymuje pod władzą religijnego oszukaństwa. Niedługo później gubernialny komitet wykonawczy w Witepsku doręczył władzom połockim rozkaz otwarcia trumny męczennika, a wojsko otoczyło kościół. Bolszewicy chcieli udowodnić, że nie jest prawdą, iż zwłoki się nie rozłożyły. Urzędnicy, w asyście żołnierzy, otworzyli trumnę, zdarli z błogosławionego biret, ornat oraz albę i rzucili ciałem o ziemię. Ku zdumieniu zebranych świętokradców nie rozpadło się ono. A jeden z nich powiedział: Dziwnem jest, jak dobrze się zachowało. W wydanej ekspertyzie uczeni sowieccy wytłumaczyli, że trup zawdzięcza swoje dobre zachowanie właściwościom ziemi, w której się znajdował. Wobec tak dokonanej profanacji przez cały tydzień odprawiano w kościele nabożeństwa ekspiacyjne przy milczących na znak żałoby organach. Wierni pilnowali świątyni, a do kaplicy z trumną przynoszono mnóstwo kwiatów. Dzięki staraniom jezuitów i episkopatu polski w 1938 roku zakończył się proces kanonizacyjny męczennika. Z około 2000 nadzwyczajnych łask otrzymanych za jego wstawiennictwem papież zatwierdził dwie Uznane przez kongregację obrzędów za cudowne. Uroczysty dekret papieski o przyjętych cudach został odczytany 25 kwietnia 1937 roku w sali książęcej w Watykanie. Pierwsze cudowne uzdrowienie zdarzyło się w Krynicy w Archidiecezji krakowskiej w dniu 3 września 1922 roku. Wdowa. Ida Henryka Kopecka z domu turnau, licząca 46 lat, będąc dotknięta chorobą kości, poddała się kuracji promieniami rentgena. Wskutek tego poległa ciężkim oparzeniom brzucha. Jedna tych z tych sparzelin miała rozmiary 15 i 12 cm, druga była mniejsza. Z oparzelin tych utworzyły się wrzody cuchnące i ropiejące które lekarze uznali za nieuleczalne, chociaż nieśmiertelne. Po przyłożeniu do ciała chorej cząstki relikwii błogosławionego Andrzeja Boboli i wezwaniu jego imienia, Ida Kopecka natychmiast wyzdrowiała tak, że poczuła się zdolna udzielać pomocy chorej siostrze i udać się do kościoła. Badanie brzucha przy pomocy lupy nie wykazało wrzodu, a pod dotykiem dłoni odczuwało się, że skóra na tym miejscu zamknęła się stwierdził to leczący ją lekarz przy zewnętrznym badaniu ten sam lekarz i doświadczeni wysłannicy świętej kongregacji osądzili, że przekracza to siły natury drugie uzdrowienie zdarzyło się w tutejszym mieście w Rzymie 30 grudnia 1933 roku 56-letnia siostra Aloiza Dobrzyńska Przełożona rzymskiego klasztoru służebniczek niepokalanej Maryi Panny zachorowała przy objawach owrzodzenia trzustki i innych chorób. Lekarz opiekujący się chorą, eksperci, wybrani przez świętą kongregację, zbierając się także razem, na podstawie wielu badań radiograficznych, stwierdzili, że nie mogłaby inaczej być uzdrowiona, jak przy pomocy operacji chirurgicznej. Siostry zakonne i inne osoby podjęły gorące modły, o uproszenie opieki błogosławionego Andrzeja. W dniu 22 grudnia choroba dosięgła kulminacyjnego punktu, lecz już dnia następnego, tak się w ostrości nasilenia uspokoiła, że wszyscy eksperci zgadzają się w opinii, iż wówczas nastąpiło wyzdrowienie. Pius 11. Wyznaczył termin uroczystości kanonizacyjnej na 17 kwietnia 1938 roku. W czasie uroczystości w bazylice św. Piotra papież zwrócił się do wiernych: Ten jest dzień, który uczynił Pan. Radujmy się i weselmy się weń. Dzisiaj Chrystus, Pan, przezwyciężywszy śmierć. Otworzył nam wejście do wieczności. Dziś Kościół wojujący uczestniczy obfitszą niż kiedy indziej, radością w weselu Kościoła triumfującego, bo trzech ze swych obywateli, którzy poszli w ślady Boskiego Odkupiciela, uznaje nieomylnym wyrokiem za świętych i obdarzonych wieczną szczęśliwością. W świętych tych Urzeczywistniło się zaprawdę to, na co wskazywał w mowie swej świętej pamięci nasz poprzednik, Leon Wielki. Dokąd wkroczyła chwała głowy, tam wzywana jest i nadzieja ciała. Tam bowiem wszyscy zaproszeni i kierowani jesteśmy, dokąd nas Mistrz, nasz Chrystus powołał słowem i przykładem swoim to jest do Ojczyzny Niebieskiej. Do której należy szczęśliwie dojść, postępując Jakoby per aspera ad astra. A że trzeba w tej ziemskiej pielgrzymce zwalczyć i przezwyciężyć wszelkiego rodzaju trudności, jako że królestwo niebieskie gwałt cierpi, a nikt nie bierze wieńca, ażby się przystojnie potykało. Oto Jasne przykłady tych, których dzisiaj wolno nam było ozdobić zaszczytem świętości i nadzieję naszą wzmacniają i zachętą są dla nas oraz pomocą. Pójdźcie, wstąpmy na Górę Pańską. Dlatego też godzi się chociażby krótko tylko wspomnieć chwałę ich cnót, abyśmy zapłonęli chęcią naśladowania w miarę sił ich wspaniałych czynów. Ten zaś, którego słusznie łowcą dusz nazwano, Andrzej Bobola, kapłan Towarzystwa Jezusowego, uczy nas gorliwie pracować nad rozszerzeniem Królestwa Bożego, a jako nieugięty męczennik skłania do męstwa gnuśnych ludzi naszych czasów, do podejmowania wszelkich trudów dla Boga i Kościoła. Według zasady magna facere et perpeti christianum est. Pojmany w janowie przez kozaków za to, że odrzucał błędy schizmatyków i z wielkim pożytkiem głosił wiarę katolicką, sieczony batogami na wzór Jezusa Chrystusa, uwieńczony ostrą koroną, ciężko spoliczkowany, leżał poraniony szablą. Wkrótce wyłupiono mu prawem oko ściągniętą skórę z różnych części ciała i zaczęto okrutnie przypalać rany i rozcierać je z szorstkimi, Wiechciami. niedość na tym. Odcięto mu uszy, nos i wargi, wyciągnięto język z tyłu głowy, wreszcie wbito szydło w serce. O trzeciej po południu dzielny szermierz Chrystusa, przebity szablą, zdobył wieniec męczeństwa, dając podziwu godny widok męstwa. Uważamy, że opatrzność Boża w trzech tych świętych Dała nam znak szczególnej swej łaskawości. Oni to bowiem w tak trudnych i niespokojnych czasach dzisiejszych zapowiadają Kościołowi nadzieję nowych, lepszych czasów. Jeden z nich ozdoba Polski, w której granicach zdobył sobie palmę męczeństwa. Mamy ufność, wyprosi swymi prośbami jedność Wschodu z zachodem.